19 lipca, Iwona Buczko, witam w kolejnym wakacyjnym serwisie w obiektywie. Starosta Lubaczowski był współorganizatorem 8. wojewódzkiej wystawy koni zimnokrwistych, która w miniony weekend ponownie odbyła się w Oleszycach. Kolejny raz właśnie tam spotkali się hodowcy i miłośnicy koni z całego Podkarpacia. Konie oceniała komisja w składzie Jacek Kozik, Marek Gibała, Jan Płocica i Jadwiga Topczewska. Jury brało pod uwagę 5 cech: typ, pokrój, ruch, zdrowie i ogólne wrażenie. W ocenie płytowej ogierów najlepszy okazał się Parys Stanisława Leniarta z Brzyskiej Woli, przed Royalem Andrzeja Pelca z Czarnej i Afganistanem Mieczysława Bielanina z Łapajówki. Ocenę płytową klaczy starszych wygrała MK Jana Rumaka z Widełki. Druga lokata przypadła również klaczy Jana Rumaka Abwerze, a trzecia Romance Andrzeja Pelca z Czarnej. W czempionacie klaczy młodszych, jedno- i dwuletnich, jako czempionkę komisja wybrała klacz Wapacha. Czempionką klaczy starszych została MK. Czempionat ogierów zwyciężył z kolei Parys. Dodatkowymi atrakcjami wystawy był m.in. pokaz rozczyszczania kopyt, pokazy sprzętu leśnego, konkursy dla dzieci oraz przejażdżki wierzchem i bryczką. W tym roku wystawa po raz pierwszy trwała 2 dni. Organizatorem był burmistrz miasta i gminy Oleszyce, Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie i Powiatowe Koło Hodowców Koni w Lubaczowie, a współorganizatorem starosta lubaczowski. Jarmark galicyjski w Narolu w środku lata to już wieloletnia tradycja. Również i w tym roku nie zabrakło jarmarcznych straganów, tradycyjnych potraw, ludowej muzyki i gwiazd. Tak było w Narolu w miniony weekend. Organizatorzy jarmarku od lat czynią starania, aby w wakacyjny weekend miasteczko nad Tanwią zmieniło się w tradycyjne galicyjskie miasteczko, które wita gości regionalnymi potrawami, życzliwą atmosferą i różnymi gatunkami muzyki. W tym roku w ramach jarmarku po raz pierwszy odbył się też konkurs kulinarny Tradycyjne smaki kuchni pogranicza, w którym jednym z jurorów był znany kucharz Karol Okrasa. Spośród 7 propozycji kulinarnych kapituła konkursu najwyżej oceniła zupę rybną i wędzonego karpia królewskiego, przygotowanego przez koło gospodyń z Rudy Różanieckiej. Drugie miejsce zdobyła zupa szczawiowa z jajkiem i pierogi z serem i miętą, przygotowane przez koło gospodyń z Jędrzejówki, a trzecie barszcz szczawiowy i baniak galicyjski koło gospodyń z Podlesiny. Organizatorzy przygotowali także wiele różnorodnych atrakcji, w tym muzyczne. Jedną z gwiazd wieczoru był zespół Poluzjanci. Jarmark zakończył się rozgrywkami sportowymi i zabawą muzyczną na stadionie w Narolu. W miniony weekend bawił się także Gorajec. Nurtem przewodnim tegorocznego festiwalu Folkowisko była kultura chłopska. Folkowisko to m.in. wieczór opowiadaczy, kiedy to przedstawione są wiejskie legendy i bajania. Na gorajecką małą scenę kolejny raz powrócił klimat starej roztoczańskiej karczmy, w której do nocy trwało opowiadanie historii okraszone dobrym jadłem i napojem. Odbyły się także warsztaty umiejętności ludowych, można było nauczyć się zapomnianych już chłopskich zawodów. Folkowe noce, jak co roku, były wypełnione dobrą muzyką. Za każdym razem w hutorze Gorajec pojawia się gwiazda, w tym roku była to grupa Ruta oraz Kocirba. Folkowisko wzbogacił m.in. Kamil Kotarski w asyście pań z koła gospodyń wiejskich. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie zorganizowała zbiórkę używanych podręczników, atlasów i ćwiczeń. Osoby, które takie książki posiadają, mogą je przynosić od poniedziałku do soboty od 7.30 do 15.30 do siedziby biblioteki i zostawiać je na specjalnym regale ustawionym obok wypożyczalni dla dorosłych. Następnie mogą je zabrać stamtąd uczniowie, których nie stać na kupno nowych podręczników. Akcja potrwa do końca września. W czwartek na stadionie w Lubaczowie odbył się niecodzienny show Street Owners, czyli kaskaderskie popisy nawiązujące do historii tradycyjnego amerykańskiego autorodeo. Pod wspólnym szyldem udało się zgromadzić największych indywidualistów elitarnej profesji City Stunts. Projekt Street Owners to połączenie bogatego dorobku kinematograficznego, wybitnych osiągnięć sportowych i rekordów odnotowanych przez kaskaderów w księdze Guinnessa. To wszystko jest wynikiem lat pracy na planach filmowych, a także organizacji indywidualnych projektów kaskaderskich. 90 minut akcji show było przeplecionych scenami z najbardziej znanych filmów sensacyjnych.
23 lipca nastąpi ostatni już etap cyfryzacji sygnału telewizji naziemnej w Polsce. W tym dniu nadawanie cyfrowe zostanie włączone na kolejnych obszarach województwa podkarpackiego. Urząd Wojewódzki uruchomił z tej racji specjalną infolinię pod numerem 0800 100 990. A teraz zapowiedzi wydarzeń na najbliższy weekend. Burmistrz miasta Cieszanowa zaprasza w najbliższą niedzielę na kąpielisko Wędrowiec na inscenizację Bitwy pod Cieszanowem z 1672 roku. W programie oprócz inscenizacji także pokazy konne i artyleryjskie, a także m.in. koncerty muzyki barokowej. Gwiazdą wieczoru będzie natomiast zespół Bratanki. Wstęp bezpłatny. W niedzielę w Łukawcu na stadionie o godzinie 14 rozpoczną się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wystartuje w nich 9 drużyn ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym jedna drużyna kobieca. Zwycięzcy będą rywalizować w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które w sierpniu odbędą się w Oleszycach. W niedzielę na granicy gminy Stary Dzików i Obrza, dokładnie w Moszczanicy, odbędzie się już 28. spotkanie z kulturą na granicy. W programie m.in. prezentacje ludowych zespołów, występy taneczne i wokalne dzieci i młodzieży, a wieczorem zabawa ludowa. Wstęp bezpłatny. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Przyjemnego tygodnia i do zobaczenia w najbliższy piątek.